było to kilka momentów takich gorących. Wynikało to z tego, że sytuacja, cały problem też jest dosyć emocjonalny. Wolność ma swoje granice, to nie jest tak, że wszystko wolno. To jest bluźnierstwo. Koszulka z butelką whisky z napisem Jezus Chrystus to już nie jest bluźnierstwo. Ale tu nie jest butelka whisky, tu nie ma butelki whisky. Ave, ave, Chrystus Rex! Ave, ave, Chrystus Rex! Tak jak w Polsce zakazana jest ekspresja artystyczna nazistowskich zespołów, które szerzą nienawiść do Żydów, tak samo powinna być zakazana ekspresja artystyczna, która szerzy nienawiść do katolików. Wiara, młodość, nacjonalizm! Wiara, młodość, nacjonalizm! My mamy ideologię, siła nie przyjdzie do ideologii. Wolność, wolność i braterstwo! Chciałbym mieć miejsce, znaczy teatr, do którego będę chodzić, a niedługo, przez to, co się dzieje, miejsca odważne i pokazujące to, co się dzieje we współczesnym świecie, mogą pozostać zamknięte i to mi się nie podoba. Jeżeli oni grożą tutaj aktorom, grożą ludziom, krzyczą, no wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka i powinni to uszanować zdecydowanie. Ale panu ta napięta atmosfera spektaklu nie zepsuje? Absolutnie nie, ja z wielką chęcią tu przyjdę i z wielką chęcią zobaczę. No, energia jest przeciwko wszystkiemu, także to mnie nie dziwi. Chcą zawłaszczyć sobie część kulturalną sztuki, jednak sprowadzić to do narodowej oraz katolickiej wykładni i jedynie do tego. Tu nawet nie chodzi o samą klątwę, tylko tego, że to nie jest podporządkowane tej idei. Sztuka musi być wolna i dość podziałów. Chcę żyć w kraju, w którym wszyscy są równi.